Cześć, chciałbym Wam dzisiaj pokazać wymianę oleju w samochodzie Renault Kadjar 1.3 TC 140 koni mechanicznych. Wymiana w zasadzie nie różni się niczym szczególnym. Potrzebny nam będzie oczywiście olej firmy Elf, polecany jest przez Renault. No tak, to jest francuski samochód, francuskie oleje, wiadomo, każdy poleca swoje. Ważne jest, aby olej posiadał normę RN17. Oprócz oleju będziemy potrzebowali filtra. Tutaj filtr firmy Renault, jak widzicie. Oczywiście no, można kupić inne, ale ponieważ auto jest jeszcze na gwarancji, no to lepiej jednak korzystać z oryginalnych podzespołów Renault. Tym bardziej, że no, samodzielna wymiana opłaca się o tyle, że kosztuje to cenę oleju plus filtra. Filtr z uszczelką tutaj właśnie przeznaczoną do filtra. Ja już tutaj sobie ją założyłem. No, tą gumową uszczelkę widzicie tutaj. Wymieniłem, więc ta uszczelka, ten filtr i uszczelka pod korek spustowy łącznie wyniosło mnie coś niecałe 40 zł. No do tego olej około 200 zł, także w 250 zł powinniście się zamknąć. I co, no spuszczacie olej, ja tutaj olej już mam spuszczony. Postaram się pokazać. Tutaj widzicie korek spustowy, już nowa uszczelka jest założona. W tym momencie jeszcze nie jest tak dokręcony na tip top. Tutaj już odkręcony jest filtr oleju. Jeszcze sobie tam trochę dokapuję, ale teraz będę to obcierał. Przelecę tutaj później spód jeszcze jakimś zmywaczem, ale to później. Oprócz tych akcesoriów, jeśli wcześniej nie mieliście do czynienia z samochodami marki Renault, to potrzebować będziecie takiego klucza. Niestety, o, ostrość nie chciało mi złapać, teraz już jest. To jest 8 mm klucz, standardowy dla pojazdów marki Renault. Kwadrat tak zwany. No niczym innym nie odkręcicie tego, no musicie mieć taki kwadracik. Więc to by było z takich rzeczy. No nie będę pokazywał tutaj zmywacza do zmywacza hamulców. Ja tu akurat korzystam, dlatego że nie chcę reklamować jakiejś tam konkretnej firmy, ale przyda się to, jeśli gdzieś tam sobie zabrudzicie olejem do silnika, no to będziecie sobie mogli go umyć. Oprócz tego wcześniej trzeba ściągnąć tutaj pokrywę silnika. Nie jest to nic skomplikowanego. Jest tutaj 12, zaraz też pokażę, takich plastikowych, jednorazowych w zasadzie zapinek. Osobiście, tak jak widzicie, no mogę powiedzieć, że warto sobie zrobić nawet z prostego gwoździa takie narzędzie, taką łapkę w zasadzie. Spróbuję tutaj, żeby mi ostrość złapało, ale nie chcę. Taką łapkę robicie sobie z gwoździa. Nią się bardzo fajnie podważa te elementy plastikowe i bez problemu sobie wyciągacie te zapinki. Później będziecie mogli ich ponownie użyć, nie będziecie musieli jechać do Renault, żeby kupić. Może tutaj pokażę. O, teraz chyba troszeczkę lepiej widać. Tak to wygląda. No nic specjalnego. Myślę, że każdy bez problemu sobie poradzi. No i poza wytyczkami mam tutaj jeszcze śruby, na które są przykręcone. Przykręcona jest osłona silnika z przodu. I oprócz tego jeszcze są trzy takie małe śrubki,
mniejsze. Ma Torx. Też nie chcę złapać. Natomiast te drugie możecie odkręcić torksem, ale normalnie też możecie odkręcić kluczem sześciokątnym. No to by było na tyle. Ja się zabieram za wkręcanie filtra i napełnianie układu nowym olejem. Dziękuję bardzo.